Zaczynamy od pani profesor Danuty Jastrzębskiej-Golonkowej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, która będzie mówiła o szwajcarskich reminiscencjach i motywach niepodległościowych w twórczości polskich pisarzy na przełomie XIX i XX stulecia na przykładzie wybranych utworów Marii Konopnickiej. Czyli z obszaru typowo historycznego przechodzimy na obszar równoległy, związany z literaturą, językiem polskim. Potem będą językoznawcze kwestie. Także bardzo proszę, pani profesor. W burzliwej historii Polski często pojawiają się informacje na temat związków z innymi krajami i nie chodzi tu o łatwe bądź trudne sąsiedztwa. Obok Anglii, Francji czy Stanów Zjednoczonych, do których docierała polska emigracja, z pewnością wymienić należy Szwajcarię. W moim temacie są dwie części, czyli te reminiscencje szwajcarskie dotyczące polskich twórców i konkretny przykład już Marii Konopnickiej. Ja ze względu na czas, jeśli chodzi o tę pierwszą część, to tylko zasygnalizuję po prostu pewne nazwiska. Więcej informacji znajdzie się w tekście drukowanym. Natomiast skupię się głównie na Marii Konopnickiej jako tej tytułowej bohaterce. Szwajcaria Kościuszki, polskich emigrantów polistopadowych, postyczniowych, a także dwudziestowiecznych, to kraj odbierany przez emigrantów najczęściej jako państwo doskonałe, ale również społeczność wielorako obca, odmienna nie tylko językowo i religijnie, ale także, o czym była już mowa tu dzisiaj wielokrotnie, mentalnie i cywilizacyjnie, co uwidoczniło się w listach i wspomnieniach oraz utworach literackich polskich polityków, działaczy, polskich artystów, z których wymienić należy, zwłaszcza polskich romantyków, też była o nich dzisiaj wielokrotnie mowa, więc ja tylko przypomnę, że jeśli chodzi o Szwajcarię, to tutaj powstały powieści historyczne, m.in. Krasińskiego Agaj Han, dramaty Słowackiego Kordian, Balladyna, Chorsztyński. Tutaj powstały też jedne z jego najpiękniejszych listów do matki. No i wreszcie poemat miłosny w Szwajcarii. Symbolem, który przeszedł do polskiej kultury, jest ponownie dzisiaj już parokrotnie przywoływana fraza Polska Wilkenriedem narodów. W Szwajcarii znaleźli się również pisarze kolejnych epok i tu znowu tylko kilka nazwisk. Jak widać Prus, Miłkowski, Konopnicka i tym podobnie. Spośród wielu polityków związanych ze Szwajcarią, o których też wielu dzisiaj była mowa, ja przywołam tylko cztery nazwiska, zwłaszcza, że do jednego z nich, do Ignacego Paderewskiego, nawiążę w kolejnym fragmencie referatu, gdy będzie mowa o Marii Konopnickiej. Inni Polacy związani ze Szwajcarią to równie często wspominany dzisiaj Zygmunt Miłkowski, który przyjechał do Szwajcarii w roku 1872 i osiadł w Lozannie oraz również wspominany przez pana profesora Bolesław Limanowski, więc to też już wszystko pomina. Zygmunt Miłkowski, piastujący funkcję członka zarządu Związku Wychodźstwa Polskiego i Rady Zarządzającej Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu oraz redaktor wydawanego w Paryżu dwutygodnika Wolne Polskie Słowo, to też autor powieści Lech Czech Rus, który przywołuje wątki szwajcarskie, a bohatera oprowadza po muzeum w Rapperswilu. To pan profesor też pisał na ten temat. Miłkowski zachwycił się liryką Marii Konopnickiej. Wielokrotnie służył radą, propagował też jej twórczość. Między innymi pośredniczył w publikacjach jej tekstów przesyłanych przez Elicę Orzeszkową, a recenzje na temat jej liryki z kolei Orzeszkowa drukowała w Nowinach. Poza tym, o czym była mowa, Konopnicka również drukowała reportaże Miłkowskiego w swoim świcie. Tych reportaży ukazało się 17. W poezji Konopnickiej nadal pobrzmiewały nuty romantycznej wizji świata, ale także motywy niepodległościowe. Między innymi pojawiły się wątki pozytywistyczne, a ten repertuar stanowczo się poszerzył, gdy w 1890 roku pisarka rozpoczęła trwające prawie 20 lat podróże po Europie. Szwajcarię odwiedziła 5 razy. W
1982, 83, 1891, 99 i 1901 roku. Po raz pierwszy zdecydowała się przenieść tam z Monachium ze względów zdrowotnych. Dodatkowym bodźcem był fakt, że w środowisku emigrantów polskich w Zurichu zawiązał się komitet w sprawie zorganizowania obchodów Konstytucji 3 maja, stulecia Konstytucji 3 maja w Rapperswilu i Zurichu. Komitet wystosował do Konopnickiej zaproszenie do wzięcia udziału w oficjalnych uroczystościach. Wśród organizatorów byli m.in. Zygmunt Balicki i Teodor Jesz, czyli Zygmunt Miłkowski, bo będę posługiwała się pseudonimem, jest po prostu krótszy. Przyjechała do Zurichu 29 kwietnia 1891 roku i jak wynika z jej listów, obserwowana gala zrobiła na niej wielkie wrażenie. Tym bardziej, że na zorganizowanym bankiecie, który zgromadził 300 osób, z czego 100 osób to byli cudzoziemcy, odczytała specjalnie na tę uroczystość napisany tekst, wiersz 3 maj, Święto Piasta, który wywołał niekłamany entuzjazm wśród słuchaczy. Wiersz jest bardzo długi, tu są tylko dwie zwrotki, wydaje mi się, że takie najbardziej istotne dla tematu głównego. Relacje ze zdarzenia zdała w listach do stryja i dzieci, nie szczędząc zarówno reportażowych szczegółów, jak i patriotycznych refleksji. Wzruszenie towarzyszyło i także podczas pierwszego zwiedzania muzeum w Rapperswilu, które emigranci nazywali Polska poza Polską. Później utrzymywała regularną łączność z muzeum, pojawiła się tam jeszcze m.in. w towarzystwie Elizy Orzeszkowej, w 1899 roku. Natomiast 4 sierpnia 1902 roku została honorowym członkiem muzeum. I mamy tutaj certyfikat poświadczający ten fakt. Po uroczystościach 3 maja 1981 roku pisarka zamieszkała na kilka miesięcy w Zurichu, gdzie gościła Teodora Jeża, z którym zresztą cały czas utrzymywała systematyczny i bardzo bliski kontakt. Pisała o nim w liście do Teofila Lenartowicza, odpowiadając zapewne na jego pochwały. List Lenartowicza się nie zachował, mamy tylko odpowiedź. I podkreśla tu wielkość Jeża, jego skromność i patriotyzm. To ostatnie zdanie, wierne gniazdu swemu teraz i na wieki. Pobyt Konopnickiej w Szwajcarii wzbudzał w niej ambiwalentne uczucia. Doceniała przyrodę i to nie tylko majestat gór, ale także otaczający ją skromniejszy krajobraz. Tu mamy fragment takiej oceny. Obraz brzóz i świerków to jakby tchnienie żywej, czującej duszy. Zurich jako miasto, zwłaszcza w porównaniu z Paryżem, zrobił na niej bardzo dobre wrażenie. Określiła go prawdziwym rajem. Niestety społeczeństwo oceniała już krytycznie i znowu w liście do Lenartowicza podkreślała zwłaszcza, tak jak ona to nazywała, nieznośny despotyzm. Gwoli uczciwości należy wspomnieć, że niechęć poetki dotyczy też społeczeństw innych krajów, które w swych podróżach odwiedziła. I potwierdzi to kolejny cytat. Ja może ten przeczytam. Błogosławiona ziemia nasza. Im więcej krajów widzę i im więcej ludzi, tym silniej czuję, że nasze społeczeństwo ze wszystkimi ludzkimi usterkami stokroć szlachetniejsze i więcej warte. Te wrażenia przetworzone w artystyczny sposób powrócą w jej utworach.
tematyka pojawia się dwa razy bezpośrednio w tekstach Konopnickiej, też już przywoływanej noweli Miłosierdzie Gminy oraz poemacie Na Jungfrau. Miłosierdzie Gminy powstaje w roku 1891 i ukazuje się z podtytułem Kartki ze Szwajcarii w tym samym roku w kraju. Akcja toczy się wśród bogatej społeczności gminy Hottingen i dotyczy autentycznej społecznej instytucji szwajcarskiej, której gmina udzieli dopłaty wylicytowanej, czyli przekazania starszego ubogiego członka gminy teoretycznie pod opiekę rodzinie, której gmina udzieli dopłaty wylicytowanej w trakcie tzw. pertraktacji. W rzeczywistości jest to okrutny proceder sprzedaży człowieka jako siły roboczej do końca jego dni. Ta przerażająca forma opieki społecznej jest postrzegana jako miłosierdzie gminy. Pan profesor German Ritz stwierdził, że, tu zacytuję z pracy, jeśli mogę, w tradycji tworzonego przez Polaków tekstu szwajcarskiego ten utwór stanowi chyba najsurowszy obrachunek ze Szwajcarią. Rzeczywiście tekst nie przypomina romantycznych, sentymentalnych opowieści. Jest obiektywnie krytyczny wobec panujących w szwajcarskiej gminie przepisów i stosunku społeczeństwa do tego procederu. Jednak trzeba podkreślić, że Konopnicka nie wykazuje się tutaj specjalną niechęcią wobec szwajcarskich zwyczajów, bowiem w bardzo podobny sposób opisze proceder obowiązujący w Warszawie, tak zwaną kartę pobyt, którą należało wykupić dla nowego lokatora. Bohaterką noweli Banasiowa jest uboga stara kobieta, która przyjechała do córki, by umrzeć w otoczeniu rodziny. Mimo bardzo złego stanu zdrowia i wbrew własnym oraz rodziny oczekiwaniom, staruszka ciągle żyje, za co musi zapłacić karę za niewykupioną kartę. Idą na to oszczędności przeznaczone na pogrzeb. Urzędnik nie słucha skarg starej kobiety, rodzina traktuje ją z wrogością, a ona modli się o śmierć, która nie nadchodzi. Konopnicka z różnym zaangażowaniem opisuje tragizm szwajcarskiego starca i polskiej staruszki, wpisując się swoimi tekstami w ogólnopolską pozytywistyczną problematykę społeczną oraz uniwersalne toposy. Tak jest też w drugim tekście nawiązującym do motywów szwajcarskich, poemacie Na Jungfrau. Tytułowy Jungfrau to zlodowacony masyw górski w Alpach Berneńskich. Majestatyczny krajobraz okazał się niezwykłym, egzotycznym zjawiskiem dla poetki. Rozbudowała go wielowarstwową metaforę panny młodej, oczekującej i oczekiwanej, transcendentnej wobec opisywanej przestrzeni i symboliki gór, a także otaczających dźwięków. Antropomorfizacja i animizacja góry oraz kaprysów natury znakomicie oddają zmienność nastrojów właściwych przygotowaniu, oczekiwaniu na moment zaślubin. Szwajcarskie góry to uniwersalne emocje. Natomiast polskie góry to kontekst narodowy. Tatry w wierszach Konopnickiej są pomnikiem narodowej wielkości, przykładem ciągłości tradycji literackiej. Idee patriotyczne to przenikanie się natury i historii z wyraźnymi aluzjami do sytuacji zaborów oraz nawiązywanie do niepodległościowej symboliki, polskiej korony i legendy o śpiących rycerzach. Przedstawiony tu fragment pierwszego wiersza U pięciu stawów to przykład kontynuacji narodowo-symbolicznej interpretacji Tatr jako polskich gór świętych. W drugim tekście jest podobna symbolika polskich gór wzbogacona o metaforę orłów oraz odniesienia do przeszłości. Poetka apeluje o jedność i miłość w ojczyźnie, uważając je za gwarancję tożsamości narodowej. Jednocześnie żywi też głębokie przekonanie o sile polskiego społeczeństwa. I tutaj myślę, że bardzo piękny cytat. Ej, my chyba nie zginiem.
I zakończenie. Teraz jest czas zaborów, lecz kiedyś przyjdzie chwila wielkiej likwidacji dziejowej. Wierzę w sprawiedliwość. Wiarę tę potrafiła przełożyć na słowa patriotycznej poezji, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Nazywana mową bogów, traktowana była jako powołanie wieszcze. Czytano ją z zachwytem i wysyłano na Sybir Polakom przebywającym tam na zesłaniu. Właśnie w taki sposób jej wiersze trafiły do osadzonego w Tomsku przez władze carskie niepodległościowego działacza Bronisława Schwarze, który wspominał po latach swoje wrażenia. Czytanie poezji Konopnickiej to jedna z najważniejszych chwil mego życia. Chwila niebywomnego pokrzepienia ugasających duchowych sił. A więc tam jeszcze wierzą i kochają. A więc nie wygasły tam jeszcze nasze ideały. Można domniemywać, że z poezją Konopnickiej spotkał się na zesłaniu również Józef Piłsudski, choć z pewnością nie przesłoniła mu ona piękna poezji Słowackiego, który był miłośnikiem. Patriotyzm Konopnickiej nie podlegał żadnej partii ani stronnictwu. Nie była związana z żadną grupą społeczną ani koterią literacką, nie należała do ruchu pozytywistycznego, nie brała udziału w kampanii młodej prasy. Raczej wsłuchiwała się w atmosferę ideowo-społeczną warszawskiej inteligencji i własne przekonania. Największą wagę jako dokument świadomości społecznej przełomu XIX i XX wieku mają te wypowiedzi pisarki, w których podejmuje sprawę antagonizmu polsko-niemieckiego, wynaradawiającej polityki zaborców, a co za tym idzie problematykę walki o kulturę, mowę, szkołę polską, sprawy wojny i pokoju, patriotyzmu, kosmopolityzmu i wreszcie walki o wyzwolenie kraju. Mimo iż prawie 20 lat mieszkała za granicą, żywo interesowała się wszystkim, co działo się na ziemiach polskich. Ponadto utrzymywała przyjazne relacje z działaczami Polskiego Ruchu Narodowego, składała datki na macierz szkolną Księstwa Cieszyńskiego i Dom Narodowy. W 1901 roku we Florencji dowiedziała się o strajku polskich dzieci we Wrześni. Sprawa stała się znana również za granicą, w czym niemałą rolę odegrała właśnie Konopnicka, która na własny koszt publikowała odezwy, pisała do włoskiej prasy informacje o strajku, a potem kierowała oficjalny protest do Senatu Uniwersytetu w Oksfordzie, gdy ten przyznał tytuł doktora honoris causa cesarzowi Wilhelmowi II. Działalność społeczno-polityczną wspierała pisarka swoją twórczością patriotyczną. Najbardziej popularnym tekstem wśród utworów literackich, poetyckich Konopnickiej jest oczywiście Rota. Swoista przysięga polskiego chłopa i ziemianina, że nie pozbędą się swojej ziemi. Początkowo wiersz, później pieśń, której data powstania nie jest jednoznacznie określona. Można znaleźć informację, że powstała w Istebnej na przełomie lat 1907-1908, lub według niektórych badaczy nawet w roku 1904. Daty przeczą często pojawiającej się informacji, że bezpośrednią inspiracją jej powstania były wydarzenia z wrześni. Biografowie uważają raczej, że narodziła się pod wpływem chwili z potrzeby serca, pod wpływem całego ciągu wydarzeń na terenie zaboru pruskiego. Ale pojawiają się też sugestie, że bezpośrednim bodźcem do napisania Roty były wydarzenia z 28 czerwca 1908 roku, kiedy to podczas uroczystości poświęcenia sztandaru Związku Katolickiej Młodzieży Robotniczej w Cieszynie przy biernej postawie policji doszło do starć niemieckich i polskich mieszkańców, w trakcie których rannych zostało ponad 20 cieszyńskich Polaków. Wiadomo natomiast, że została napisana dla czasopisma Gwiazdka Cieszyńska, z którą poetka okazjonalnie współpracowała. Zdaniem córki Konopnickiej, Zofii Mickiewiczowej, utwór został napisany na prośbę księdza Józefa Lądzina, działacza społecznego i narodowego, burmistrza Cieszyna.
Wbrew częstym informacjom, że po raz pierwszy została wydrukowana w Przodownicy, krakowskim miesięczniku społeczno-oświatowym dla kobiet wiejskich, wiersz ukazał się w Gwiazdce Cieszyńskiej 7 listopada 1908 roku. Tutaj mamy pierwowzór druku i rękopis. Przypisek redakcji na dole, wiersz ten napisała i przeznaczyła znana poetka umyślnie dla Gwiazdki Cieszyńskiej, chcąc podnieść ducha narodowego w Polakach śląskich, przechodzących obecnie ciężkie chwile. I dedykacja Ludowi Śląskiemu. W połowie listopada 1908 roku utwór z tą samą dedykacją i przypiskiem redakcyjnym został dopiero opublikowany we wspomnianym numerze Przodownicy. Zaskakujący jest fakt, że przez lata powtarzano informację o rzekomo pierwszej publikacji w krakowskim czasopiśmie, cytując przy tym przywołany przypisek, choć nikt nie podjął próby przeprowadzenia kwerendy w samej Gwiazdce Cieszyńskiej. Cieszyński socjolog Wojciech Świąs przypuszcza, że stało się tak prawdopodobnie dlatego, iż półtora roku później Konopnicka przesłała na ręce redaktora czasopisma rękopis Roty ponownie i jej tekst został po raz drugi opublikowany w gazecie w 1910 roku. Prawdziwy rozgłos uzyskała Rota właśnie w roku 1910. W styczniu tego roku do tekstu wiersza Feliks Nowowiejski, jak stwierdził Damian Małecki, na polecenie władz Towarzystwa Gimnastycznego Soku, skomponował muzykę do tekstu Roty, wykonanej po raz pierwszy 15 lipca 1910 roku podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. 500-lecie zwycięstwa Jagiełły nad Zakonem Krzyżackim miało przypomnieć Europie świetność Polski i stać się protestem przeciw pruskiemu prześladowaniu. Ignacy Paderewski ufundował pomnik króla Władysława Jagiełły zwany pomnikiem grunwaldzkim. Kompozytor, jak można przeczytać na cokole monumentu, uczynił to praojcom na chwałę, braciom na otuchę. Budowa monumentu odbywała się w warunkach konspiracji. Do końca prac nad pomnikiem ukrywano jego prawdziwe przeznaczenie, głosząc, że jest przeznaczony dla jednego z miast szwajcarskich. Pod koniec czerwca 1910 roku brązowe elementy pomnika zostały wysłane z Paryża przez Szwajcarię do Krakowa. Wieziono je w 7 specjalnie skonstruowanych wagonach o obniżonych dnach. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano o godzinie 12 w południe. W uroczystości wzięło udział 150 tysięcy przyjezdnych gości oraz mieszkańcy Krakowa. Podczas odsłonięcia głos zabrał marszałek Sejmu Krajowego Stanisław Badeni oraz oczywiście Ignacy Jan Paderewski, który powiedział między innymi: dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je miłość głęboka ojczyzny. Pomnik to znak wspólnej przeszłości, świadectwo wspólnej chwały, zapowiedź lepszych czasów. Owacje po przemówieniu Ignacego Paderewskiego przerwane zostały przez fanfary. W tym momencie 600 osób będących przedstawicielami wszystkich zaborów pod dyrekcją Feliksa Nowowiejskiego po raz pierwszy wykonał publicznie Rotę z towarzyszeniem orkiestry. Kompozytor pierwotnie nazwał utwór hymnem grunwaldzkim, a pierwsze wydanie pieśni z 1910 roku nosiło tytuł Ojczyźnie, hasło uroczysta pieśń na obchód grunwaldzki. Do historii polskiej pieśń weszła jednak pod nazwą dziś używaną Rota. Jeszcze przed formalnym odrodzeniem się państwa polskiego Gwiazdka Cieszyńska zamieściła tekst Roty po raz trzeci, tuż przed Wielkim Wiecem za przyłączeniem Śląska do Polski, który odbył się na rynku w Cieszynie 27 października 1918 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości była kontrkandydatem Mazurka Dąbrowskiego do roli hymnu. Później śpiewano ją w trakcie okupacji, nadawano w Warszawie przez głośniki Radia Niemieckiego w dniu 3 maja obok hymnu narodowego, co było zorganizowane przez kierownictwo walki cywilnej.
Mimo zakazów śpiewano w obozach sowieckich, na przykład w Kozielsku, o czym świadczą wspomnienia polskich jeńców zapisane w ich pamiętnikach. Po wojnie w więzieniach NKWD i UB, na manifestacjach w okresie stanu wojennego i w czasie solidarnościowych przy świętych. W czasach współczesnych Rota nadal śpiewana jest z okazji świąt państwowych, ale została też hymnem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ligi Polskich Rodzin. Przez kilkadziesiąt lat stanowiła sygnał wywoławczy Telewizji Poznań i Telewizji Gdańsk. Maria Konopnicka weszła do historii literatury polskiej jako twórczyni pozytywistycznych nowel, postromantycznych poezji oraz wielu doskonałych tekstów dla dzieci. Ale w świadomości polskiego społeczeństwa i historii walk o niepodległość przede wszystkim jest autorką Roty, przysięgi wierności ojczystej ziemi. Dziękuję.